Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy w Dead by Daylight. Z tej strony Kapitan Blood i ze mną jest Plaga, Max Cheater, Admiros i groźny morderca Diabeł. Yeah! Ma. Diabeł, kim będziesz? Jakim będziesz typem mordercy? Nie powiem. To nie powiem. Nie wiadomo, co nie? Ty może pewnie będzie człowiekiem. Nie, spiły piły nie weźmie, bo Diabełowi nie szło. Szybko się dowiecie. Jeżeli nie słyszycie piły, znaczy, że może być traperem albo niewidzialnym. Jeżeli słyszycie dzwon, no to wiecie. Niewidzialny, przyznajesz. Jesteś niewidzialny? Niewidzialny, ale niewidzialny jest słaby, bo tak niewidzialnego tak naprawdę widać. No, to się mówi, trochę widzialny, to ty możesz być w domu. No, nie widziałem, to ty możesz być w domu! Taki jest plan. Diabeł jest antyradarowy w tym momencie. Ja znam sposoby na tego. Ja też znam sposoby. Zaraz to wygram. O nie, jesteśmy na... Ej, widać nawet zachód tego, księżyca! Pewnie jesteś. Zachód księżyca widać. O, piąteczka. Tak, zawsze. Dobra, ej, widzicie to, co ja widzę tutaj? Mi się wydaje, że to jest najlepszy początek dnia. Tak. Tak. Masz rację. Ja sobie przeszukam to, zobaczymy, no, co tu będzie. No, przeszukajmy, zobaczmy. Ktoś, gdzie może, ktoś czegoś nie ma? A chodźcie może tutaj, patrzcie, co znalazłem tutaj na dole. Chodźcie tutaj, patrzcie, nie, tu. Wszyscy coś mają. Taj, o, tutaj jest wesoło. Chodźcie tutaj. Nie idź tam. Nie, no mówicie, że to jak tu przytulnie jest. Nie idź tam, Bladi. Ale patrzcie, co znalazłem tutaj. Ha? Ładne umeblowanie tam jest takie. Nie idźcie tam. Chodźcie za późno. Dobrze, Bladi, nie idźcie tam. Jest tu! Jest tu! Stoń w drzwiach, biegnij! Nie wierzę, dobrze, uciekłem. Admiros, uciekniesz, nie przejmuj się! Mable, ładne umeblowanie. No, ja tu Diabeł, nic ci tak nie zrobi, on się boi tego miejsca. Do seks lochów się nie wchodzi, no. Ja nie, ale ja sobie stałem za wami, jak wyprowadziliście do otwierać ten, do kropku. Naprawdę? No. Dzięki. Dobra, się leczy. Admiros się uleczył. Dobrze. Nie. Dobrze, Admiros, że się uleczyłeś, bo się już o ciebie martwiłem trochę, wiesz? Będę skakał z balkonu. Tylko nikt tu przyjdzie. Zrobił się niewidzialny. Teraz dobrze, że mu powiedziałeś, że będzie skakał z balkonu. Teraz nie wie, gdzie jesteś, nie? Niewidzialność jest dla słabuszy. Prawdziwi tak wojownicy się nie... O kurde. Grałem go. Mógłbyś powtórzyć. Widziałem! Wyszedł z budynku właśnie. Nie wierzę, tak. Ale beka. Tak minąłem diabeł, i mnie w ogóle nie zauważył. Pamiętaj, że on za pierwszą osobę. No, bardzo mało. Panowie, a może byście zajęli się generatorami? Proszę cię, nie, no wiesz co, generatory, a bawienie się w poszukiwacza przygód to dwie różne rzeczy. Tak, generatory mają to, że wybuchają czasami. No. Generator to każdy sobie może naprawiać, a przygody to nie każdemu się idzie spotkać. Naprawu, napraw? O nie. Plaga, uciekaj mu! Nie odzywa. Plaga, wiesz co? Użyj dupy, tak jak cię uczyłem! Dobrze, pięknie. Nie, generator naprawiony! Niczym w domu! Chyba słyszę go. Rzekłem mu do szafy. Słyszysz? Tak, nic bardziej mylnego. Nie, to w uszach. To dobrze, do tej, której sprawdziłeś i mnie nie znalazłeś. Nic bardziej mylnego. Dobra, zgubiłem ziomka Romka. Tak? Tak. W takim tempie to ty możesz biegać po Radomiu. Tak? Albo po domu. Oj. Tam jakieś dzwonki. Oj. Znowu się bawisz dzwonkiem? Oh shit. Tak, dokładnie to chcę ci powiedzieć, oh, Max. Oh shit. Ej, chłopaki, potrzebuję tego. Miłości. Czego potrzebujesz? Żeby mnie ktoś obdarzył uczuciem. Już ja cię zaraz obiegam. Max, nie straj tutaj, bo będziesz śmierdzieć. Jeden. Co to było? Max się zesrał! To przed czym go ostrzegałem! Nie ale nie innego. Słuchał! Ciki. Ty mnie gonisz? Tak! Max! Nie poddawaj się! Oj. Po zastanowieniu chyba stąd pójdę. Panowie! Nie pomóżcie! Pomóżcie! Pomóżcie mi! Na pomoc! Nie. Jestem słaby w te minigierki trochę. Nie. Ja jestem bardzo dobry w te minigierki właśnie. Ale przed uciekaniem? To już inna bajka. Nic bardziej. Żartowałem! Motherfucka! Motherfucka! Jusiu! Co się tam dzieje? Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, to u ciebie w domu chyba. Tup. O. Dobra.
O? Kurwa, ładnie sobie radzicie z tym, widzę. No, za ładnie. Bo my jesteśmy silnikowymi, ogólnie rzecz biorąc. Zanim zostałem uciekinerium i walczyłem na cmentarzu, naprawiałem silniki. Ej, najpierw ja. Ale nie, co ty zrobiłeś? Ej, najpierw ja. To chodź. Co by tam robić? No bo naprawę generator za maszynę. Chcę wybrać jakieś fajną miejscówkę. O, może chodź. Ej, no wiesz, to są jakieś priorytety, panie Progusie. Jakąś fajną miejscówkę wybieraj. O nie, o nie. Biegnie tu, puść mnie. Puść mnie! Bierz go, bierz go! Przetrzymał mnie! Ale żeby naprawić te silniki, to trzeba się skupić strasznie. No co ty nie powiesz? Nie no, nie trzeba się skupić, wystarczy się znać na tym. Kurwa, zgubiłem was? Ja nie wiem nadal, kiedy jest ta melodyjka. Wow. Takie pyk, jest cichutkie takie. No, pyk. To wszystko. Może włącz dźwięki sobie. Właśnie. Grasz bez dźwięku? Bezdźwięcznie. I dzwony biją. Ketan! Nie wierzę w to. Nie, kurwa, no, naprawdę, moim zdaniem nie ma to znaczenia. Nie ma zasady. Moim zdaniem nie ma zasady naprawienia silników, po prostu ta losówka to jest taka mega. Ale co, no, ale przynajmniej wiesz, że idzie ta losówka jak mówi, nie? Kurde, no wiesz co, w sensie, to jest kiedy spację trzeba nacisnąć, że nie ma żadnego wyznacznika dźwięku, kiedy to się będzie. Jest! Czyli jest ostrzeżenie, że będzie, ale... Wtedy wiemy, że tak. Ale no, ale to ostrzeżenie, że będzie, może być zawsze. No to tak, no, ale najpierw masz dźwięk, a później się pojawia ta minigierka, no więc masz ostrzeżenie. Coś, nie, cały zawsze czas... masz jakieś ostrzeżenie. Cały czas te same dźwięki to wydaje w kółko. Ale nie chodzi o ten silnik, tam jest taki pęk, taki jakby talerz tak uderzył metalowy ktoś. No, taki brzdęk nie jest. Dźwięk silnika. Nie, wiesz, że za chwilę będzie minigierka. To tak cicho siedzi. Tak, jakiś brzdęk jest, ale to nie jest zewnętrzny taki dźwięk? O, chodź, obmacaj mnie. O, siema. Jestem głupi, nie wiem. Nie mogę was znaleźć, ni cholery, jak to nie, przed chwilą przede mnie, obok mnie przeszedłeś. O. No tak, ale nie mogę was znaleźć, a przejść to jest różnica, gościu. No nic, no bo nie jesteś jeszcze Maxem, jeden tylko Max potrafi wszystkich znaleźć. No. Jeszcze jeden generator, panowie. Na miejsce. No, cześć, Max, czekałem na ciebie. Jeden generator. Ja już będę może czekał przy drzwiach. Tak, to chyba jest dobry pomysł. Ja też to planowałem, ale nie. Wiesz co, ale jak wszyscy będą czekać przy wyjściu, to nie zadziała. Ej, to nic z tego nie Halo. Będzie. Wraca. Oj. Normalne. O nie. Nie. Rady, uciekaj, nie! Rady! Uciekaj! Nie wierzę, on się mną zajął. Ale nie uciekaj, Rady! To była kryjówka. Biegły dwie osoby. Nie przejmuj się! Uciekajcie. O, dzień dobry! Nic mi nie jest! Dzień dobry. Tutaj, jestem w autobusie. Kurwa, za dużo krwi, ja nie wiem co się dzieje. Do innego generatora trzeba lecieć, on tu będzie teraz kampił. On tu będzie kampił. No więc właśnie. Jak pierdolę, miałeś się rzucić kurwa na niego, nie machnąć tym cepem jak jebanym widelcem, kurwa, co to miało być? Co to miało być? Siedzę morderca na morderce. Uciekajcie! Uciekajcie! No i zdążyłeś! Jakie chamstwo! Ale wiecie, gdzie są drzwi? No nie! Co ja robię? Co to było? Ej, mój co? A mój wycierał tą kurwa maczugę pół godziny, nie? No bo widocznie była brudna! Bardzo ale skopałem! I wygodnie mi się pracowało. Was jedyna nadzieja. Nie martw się. Damy radę. Was chyba we mnie. Tak się składa, że ktoś tutaj naprawia generator. Tak, to dobrze. O, to dobrze. To bardzo dobrze. Cieszymy się. A tak kolega się składa, morderca. Że ktoś leci w chuja. Ja naprawiam. Generator to ty u siebie w domu możesz naprawiać. No! No oczywiście. La 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 la. Pyk. Aj chuj. Dobrze. Czas uciekać. Wiesz co, to jeszcze może jeden generator naprawię, bo jak to się mówi, jak co za mało generatorów, to niezdrowo. O, tak lepiej. Możesz spróbować. No teraz wie gdzie jesteś. No nie szkodzi, ale przynajmniej generator działa. Poza tym co to za różnica, jak i tak zaraz stąd ucieknę. No jasne, żebyś się kurna nie zdziwił. Ktoś otwiera drzwi w ogóle? Poproszę, nie. Otworzyć, proszę. Mnie wystraszył, chłopie. Szybciej! Mnie wystraszył. Nikt nie otwiera drzwi. Co za relacja. Chcę uratować. Ja chciałem otworzyć drzwi, a on tu szedł! Nie przejmuj się, Max! On ci nie zrobi krzywdy, może! Ty się nie znasz. Może. Zapytaj go o drogę! Pomoglibyście! No, jakby, jak zginiesz, to ci pomożemy.
Krzycz głośniej. Max. Nie. Gdzie morderca? Hej. Dobra, uciekniecie mi wszyscy. Kurwa, przejebane jest bycie mordercą. No nikt nie mówi, że to jest łatwa praca. To było straszne. Ja już się tak koncentruję, żeby tylko to przejść. Ja byłem tak blisko do otwarcia drzwi, ale zobacz. Ale zobaczył cię. Muszynka, muszynka. Muszynka? Wróć się, wróć się. Stój. Chodź tutaj. Tutaj. Chodź tu, stój. Jestem przy wyjściu. Ktoś w ogóle uciekł, chodź. Nie, no wszyscy komuś się spieszy ogólnie, co nie? Żartowałem! Słyszę. Chodź tu. Dobra, przepędził mnie. Siedzisz. Z mojego cmentarza. Koniec. Proszę iść. Let's go, musimy to wygrać. No kurwa, czemu cię nie złapał? Ej, to jest zjebane, Max. To jestem ja, Gutasku. No ale nie złapał ten, ale nie złapał cię za nogę, powinien cię złapać. Ale to nie ja, ja przecież... Zawsze się udaje. Przecież ja ten. Ale to bycie mordercą jest chujowe. No jest ciężko, wreszcie, tylko Max potrafi nim grać. O chuj! Bloody! Ej, jakby co, to ocalcie mnie, dobra? Jasne. No ja już niestety nie mogę. Nie wyjścia. Dobra, idę do drugiego. Albo nie, żartowałem. Nie! No i patrz! Nie! I to jest kurwa bez sensu! Czemu bez kurwa. Dokładnie tak. Jak mi chodzi? Yes! Zanim się tyłem biegniesz, nim zamachem wyleciałeś. Ej, on zamiast cię łapać, napierdala w tę deskę, kurwa, tam poczułem. Tak. Trzeba trafić w dobrym momencie, ale... postać, jak nie. Ale mi się wydaje właśnie, że ten niewidzialny, on ma troszeczkę, że tak powiem, skopane to bicie. Że trzeba być blisko ocalałego, żeby go uderzyć. Ej, mogę być teraz ja, czy jeszcze chcesz być diabeł? No, jeszcze chcę być. Dobra. To dawaj szybciutko, diabeł. To dawaj. Ale przynajmniej mi się udało, co nie? W końcu. O kurde, brawo, brawo. Tu. Było niebezpiecznie, prawie zginąłem. Wiesz z tą samą? Nie. Ready. Wybierze kogoś innego. Nie, no ja... ten niewidzialny, nie grałem nim nigdy, ale... Nie, no fajny jest, ale no... Irytujące jest to. Znaczy każdy morderca ma swoje wady i zalety, tak? Nie, to ciężko jest być mordercą. Jeśli nie jesteś Maxem, to nie ma szans. Okay. A nie, no gra jest ciężka, chuj. Uznam to za komplement, Bladi. No tak, właśnie. Co ty robisz? Wygubiam się. Jak to? Pociął ci nogi. Wolnie chodził jako morderca. Uważaj. Dobra, teraz panowie skupiamy się. Ja się nie mogę skupić, jest gorąco. Skupić to się może w kibelku u siebie w domu. Patrzymy, a nie tu. No chętnie by to zrobił. Totalnie ulubiona mapa Admirosa. O, ulubiona mapa Admirosa. Wysypisko w lesie. Wysypisko. To jest wysypisko głazów w lesie, jak już. A to jest ta mapa, na której zawsze przegrywam, no w sumie. Tak, teraz. Jeżeli jest traperem, to patrz pod nogi, naprawdę. O Jezu, przepraszam. Wysypisko się pod nogi? Tak. Ale samemu też można się uwolnić z pułapki. No, weź. Ale to jest. No to masz duże szanse, ale trzeba się. To są stare ruiny jakiegoś zamku. Idźcie tam. Jestem ciekaw, jak te generatory są podłączone do tych wszystkich bram, co nie? Kable lecą podziemne. Pewnie tak. To trzeba zapytać Mordulca, on to montował wszystko. Kable, jak zmontowałeś to wszystko? A, tak jakoś wyszło. Ale w ogóle ciekawa sprawa, bo wziąłem latarki i teraz na początku... A nie, mam apteczkę jednak. Wziąłem latarkę i jednak mam apteczkę, wiesz, Max? O. Co? No, że wziąłem w poprzedniej rundzie latarkę, ale mimo wszystko mam apteczkę. Ja rozumiem. Tylko czy ona ci się do ekwipunku czasem nie wzięła? Nie, nie udało mi się chyba, wiesz? Chyba nic się nie dodaje. Tylko wszystko, co jest w tej rundzie ze znajomymi, to nie ma znaczenia. No. Ej, chodzę jak głupi, nie mogę silnika znaleźć, ale... Ujeju. I zachodzę do wniosku, że na tej mapie być może silników nie dodali w ogóle. Silniki można znaleźć po lampach. Lampy? Są takie lampy, tak. Stoją wysoko. Świecące lampy. Głupy. Znaczy nie świecą, dopóki nie zaczniesz spalać. Widziałem go. Kurwa masakra, jak się pierdolę, tym to uciekasz w sekundę. Widziałem go, na razie. A kim teraz grasz? Traperem. Jest traperem, no, chyba tak. Panie traperu. Proszę się uważajcie pod nogi. Z łapkami. Dobra, właśnie dobrze, że mi przypomniałeś o tych pułapkach, bo w sumie biegłem jak głupi po tym lesie. Ja się kilka razy na singlu złapałem na to. No. Grzeb w silniku. Tak jakbyś grzebał w domu. Róbcie, nic nie słychać. Tu. Nic nie słychać.
Ja nie, jestem chujowy strasznie. Może lepiej niestety. O, przestań. Ta samokrytyka ci nie pomoże, pamiętaj. Nie martw się, ja też jestem chujowym. Okej, okay, chyba po wszystkim. Niech stanie się światłość. Można nie, uciekać. Nie, naprawdę, dobrze, nie ma żadnej melodyjki co do silnika, naprawdę. Jest cały czas jest to zaokrąglony, cały czas jest ten sam dźwięk na prawie silnika. Nie wsłuchuj się w silnik, tylko jest takie pęk, pęk, coś takiego. Podgłośnij sobie. Nie jest głos z silnika, tylko to jest taki zewnętrzny głos. Takie brzdęk, brąk. Tak, dokładnie. Ciężko to opisać, na nagraniu możesz zobaczyć. No. Cholera. O, słyszę kogoś? Kogo ja tu widzę? Hej! O Boże, ale mnie wystraszyłeś, nie miałem uciekać. A, to Admiro. A słyszałeś bicie serca? Ja tu jestem. Hej, piąteczka. Kurwa, czy wy w ogóle naprawiacie? Faktycznie, teraz słyszę! Słyszałeś? Ale takie mega zewnętrzne, ja cały czas byłem skupiony na silniku. No to źle. Ale beka. Kolejny silnik włączony. No i chuj, jeszcze jeden i uciekamy. O Boże, jak szybko poszło. Ten morderca to taki wcale nie morderczy. Morderca chyba nic nie robi w tej rundzie, tak pierdolę, mi się wydaje. Idę łapać ptaki. Ale ludzie, jest coś takiego, że jak ocalały stoi cały czas w miejscu, to nad nim zaczynają latać kruki. I morderca... O kurde, no! O nie. Uwalniaj się, staraj się uwalniać. O nie. Staraj się uwolnić. Ladi, uciekajmy. Uwolniłeś się? Tak. Uciekaj. Bardzo uciekaj, daleko. Uciekaj. Dobrze, że może się uwolnić samemu, to jest spoko nawet. Dobra, stój. Tu. Tylko jesteś ranny teraz, jedno uderzenie. Kurwa, wiecie nas! Spoko! Znam tu kilka skrótów! No dobrze, że znasz kilka skrótów. Ja uciekam, ja cię zostawiam, dara. No nie. Jeden generator, panowie! Wiem, nie mogę go znaleźć, to jest podejrzane. Pół generatora. A gdzie jesteś? Powiedz. O, widzę, Admiral znowu. Goni mnie! Ratunków! Pomożemy ci, fiu! Pomiędzy drzewami! Pomożemy ci, Dani. Jasne, pomożecie mi. Nie? Mam latarkę, pomogę ci. Ty też mam latarkę. O! Nie! Nie udało się! Dani! Nic mi nie jest! Prawie! Wigu! O, nie. Dobra, to jest ten. Dobra, musicie mi pomóc, dupę, ratujcie mi! Oczywiście, tak jak ze starych lat, szybko! Ja nie, no, chyba nie zdążycie mi. Już ci nie pomagamy, zdążyłem się wywiglować. To się udaje, że coś ci pomogło. Dobra, sprawa jest następująca. No, powiesiłem się. Tu niestety muszę otworzyć bramę najpierw. Dobra, to my otwieramy bramę. Klikam guzik, to szkoda by było. Czegoś potrzebuję w ogóle. Otwieramy bramę? Czego potrzebujesz? Chyba, nie wiem w sumie czego możesz poczekać. Już wiem, bo może młodzież dzisiaj chce kupę. Chce się kupę? No. Dobra. Brama ja została spokojnie. Otwarta. Dziś... O, dzień dobry. Tak! Max, poczekaj! Ej, zaatakujmy go wszyscy naraz, to wtedy on nie będzie widział kogo zabić. Uciekajcie! Już uwolniliśmy ziomek, uciekaj. A już jest, dobra. Tak. No. Da 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 ba. Szybko, ratuj dupę! Da 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 ba. Oh shit, Bladi, chodź, stój. Ciu. Stój, no chodź. No tutaj chodź. Kurwa, jakim cudem to cię nie trafiło? Dobra, jestem MLG. Ach, jak piękna zorganizowana akcja. Tak jest. Co nie, wszystko było zaplanowane, Max odciągnął... nie powinno kurwa tak być. Odciągnął uwagę diabeła. Tymczasem Plaga otworzył wszystkie drzwi. Super. Tak. Naprawdę wszystkie? Nie, ja otworzyłem jedne. Jakieś otworzyłeś? Tylko które? Bo ja ratowałem Bladiego. Plaga, gdzie jesteś? Leczymy cię. O, ja Plaga, ty łobuzku. Nie! Plaga! Zapraszam. Plaga, gdzie jesteś, łobuzie? Trudno powiedzieć, bo się zgubiłem w lesie. Plaga, idź za głosem serca! Chyba za głosem daję dupy. Daję ci sygnały latarką! Za głosem dupy idź. O, mi też dawaj, poproszę. No, ten Max ci też rzuca ci ten sygnały z SOS-a. Przez latarkę. Czy tam Morsa. Morsa. Morsa to możesz mieć w domu, gościu. Kieruj się prosto. Morsy. Biegnę prosto. Plaga jest hodowcą morsów. O fuck. Panowie? Tak, hodowca morsów, znany i lubiany w całym świecie. Holy shit. Ej, peski, tu gdzie ta brama? Nie, o nie! O nie, ja pułapeczka. Dobra. Przestraszył się. Dobra, chyba se pójdę. Pójdę. Nie. Bo mnie zaatakował. Jaki obsrany prawie. Plaga, gdzie ty jesteś, no? Każdy by się zesrał w tym momencie. I czekam, bo, ale tego nie ma w ogóle. To ty, Plaga, nie otworzyłeś tych drugich? No jestem przy drugich. Ja jestem przy trzecich?
Pełny luz. Nie, no to Max musisz być w trzecich w takim razie. Da, da, ba, da, ba, tak naprawdę byłem... Nie, kurwa! Nie uciekniesz! Ja pierdę! Chyba ci uciekł! Kurwa, jakie chamstwo w państwie. Jesus, ale to dawanie... Sekundy, sekundy! Grane. Dobre, dobre. Nienawidzę grać mordercą, nie? Jest tak przejebane. Jest konkret przesrane. No nie wiem. Jest! Kończymy odcinek? Tak jest! Dobra. To byłoby na tyle. Elo, elo! Elo, elo! Kurwa jeba.